Jesteśmy w studiu Jakiej to Melodii. Czym zaskoczycie widzów w nowych odcinkach? Bo na pewno jakieś niespodzianki się szykują. Przede wszystkim tym, że po raz pierwszy w historii jest sytuacja, kiedy uczestniczka, tak naprawdę konkurencja, przyjeżdża do studia i śpiewamy razem utwór Waterloo, czyli takie podsumowanie eurowizyjne, bo to jest to hasło Open Up, więc zobaczyć mnie razem z Senhit na scenie plus jej adrenalinę, to będzie coś niesamowitego. Myślę, że pierwszy raz w historii u nas się takie coś wydarzyło. Oceniasz piosenkę z San Marino, tutaj koleżanki, bo my słuchaliśmy kilka razy i trudno nie tupnąć nóżką. Ciekawa jest strasznie, ona w ogóle bardzo dobrze to wykonuje, więc jest dynamiczna. Ona jest sama w sobie bardzo ekspresyjna i jest taką osobowością na scenie, więc ja myślę, że ta piosenka z San Marino ma duże, duże szanse. Naprawdę mi się bardzo podoba. Myślę, że daleko może z tą piosenką zajechać Sinhi, tak mówiąc już kolokwialnie. Yeah.